Siemanko, witam wszystkich, z tej strony mówi Basza, gdzie okiem Baszy będzie poświęcone drunk streamom oraz tego, jak youtuberzy oszukują nas, widzów, oszukują, że niby piją alkohol. Drunk streamy to jest ściema, drunk streamy to jest jedna wielka ściema dla widzów po to, żeby chwycić tak naprawdę widzów. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o drunk streamy. Zaraz wam powiem dlaczego. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dlaczego drunk streamy to jest ściema? Według mnie, no według mnie jest to ściema po prostu, bo jest to tak naprawdę, jest to schwytanie widza na łatwy tak naprawdę, sposób. Powiem tak, nie wszystkie drunk streamy to jest ściema, bo na przykład takie drunk streamy, w których na przykład ktoś pije piwo, otwiera z puszki czy z butelki, to rzeczywiście można powiedzieć, że ten drunk stream to jest prawdziwy. Natomiast wszelkie inne drunk streamy to jest według mnie ściema, tak, bo oni mogą sobie dolewać do alkoholu co chcą, tak, mogą dolewać sobie wodę czy herbatę, także no na przykład macie wódkę, tak, oni mówią na przykład, że piją wódkę jakąś, a ty wiesz na przykład, czy tam jest w tej wódce rzeczywiście alkohol, czy to jest woda. Przychodzi youtuber jakiś i mówi: no słuchajcie, teraz ustawię cel, jak zbierzemy 100 zł albo tam 1000 zł, to zeruję pół litra wódki, nie? A ty wiesz, czy tam rzeczywiście po prostu w tej wódce jest wódka, może tam jest woda, tak? Ktoś powie tak, oni pokazują, na przykład niektórzy youtuberzy pokazują, jak tej wódkę do kamery, tak? I że z bliska, że ma po prostu akcyzę i tak dalej, wszyscy wierzą, nie? A ja wam powiem taką rzecz, na przykład macie tej wódkę, macie akcyzę, wszystko, macie normalną wódkę, bierzecie szczykawkę i pod akcyzą po prostu ściągacie wódkę, a w to miejsce wlewacie wodę, nie? No i też macie po prostu, też macie po prostu niby butelkę wódki, a prawda jest taka, że tam w tej butelce jest woda, tak? Także według mnie jest to ściema. Poza tym to jest najłatwiej jakby zrobić, tak? Na streamie, na YouTubie. Wziąć po prostu jakiś tam napój, jakiś alkohol i udawać, że pijesz alkohol, a później gadać, nie? Po pijaku. No, gadać po pijaku każdy potrafi, nie? I tego, nie? I później tak. Bierzesz widzów na dwa sposoby, albo na litość, że ludzie piszą ci tak: nie pij już tyle, ogarnij się chłopie, weź się za życie, zobacz, życie ci ucieka. Albo z drugiej strony tak, ludzie ci wysyłają SMS-a, mówią: masz tu jeszcze na setkę, nie? Albo masz tu jeszcze na ćwiartkę. Także według mnie te drunk streamy to jest ściema. Także według mnie po prostu te drunk streamy to jest ściema. Według mnie tak, jedynie wiarygodni są ci youtuberzy, którzy na przykład robią, drunk streama i rzeczywiście piją na przykład piwo w jakiejś puszce albo w butelce. No to ciężko jest tak naprawdę tutaj, wiecie, wlać wodę, tak, do butelki, jak ktoś otwiera butelkę na streamie. Ale według mnie reszta po prostu tych drunk streamów to jest jedna wielka ściema i ludzie są po prostu robieni w balona, wysyłają donaty, bo myślą, że ktoś się spiła. Prawda jest taka, że wlewają po prostu do wódki wodę, tak? Zamieniają wódkę, zamieniają alkohol, po prostu podmieniają z wodą, tak? No na przykład jest youtuber, który robi streama i pije wódkę, tak, żołądkową, gorzką na przykład. I teraz tak, wszyscy myślą: o kurczę, nie, on pije alkohol. Odkłada tą butelkę teraz pod stół, a pod stołem ma drugą butelkę, w której jest herbata, nie? No i otwiera butelkę od wódki, a tak naprawdę pod stołem ma drugą butelkę, która zawiera herbatę. I teraz mówi tak: słuchajcie, jak mi tu wpłacicie 100 zł teraz, albo zbieramy w ciągu 5 minut, to ja zeruję tą wódkę, nie? A prawda jest taka, że to jest po prostu, że to jest ściema, tak? To są jakieś soczki, albo woda mineralna, tylko wiecie, krzywią się, bo albo sobie robią wodę z sokiem z cytryny i o kurczę, o, kwaśna ta wódka, nie? I w ten sposób po prostu bajerują widzów, a widzowie wysyłają bezwzględnie praktycznie te donaty za coś, co praktycznie nie ma miejsca, tak? Albo specjalnie piją alkohol, upadlają się, udają oczywiście, nie, że się upadlają, że się przewracają, a prawda jest taka, że wszystko jest ustawione, tak? Wszystko jest po prostu ustawione i że nie ma tutaj praktycznie nic prawdziwego. No napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, bo takie jest moje zdanie przynajmniej, ja tak uważam, że to jest fake, bo to jest prosty sposób do zrobienia, tak? Przychodzi na przykład, pokazuje: o zobaczcie, dzisiaj mam taki alkohol, dzisiaj mam taki, dzisiaj to wszystko będzie po prostu pite, będzie zerowane i tak dalej. Jakby było tak wszystko na przykład pite, zerowane, to tam by niektórzy po prostu pospadali praktycznie z tych krzeseł. Jak siedzi na przykład youtuber, który waży tam kilkadziesiąt kilo i zeruje pół litra, tak? No to no, nie oszukujmy się, tak? To są prawa fizyki, prawa chemii, że jakby taką wypił ilość alkoholu, to po prostu padłby na łeb i pewnie jeszcze by miał zgon, ale prawdziwy, tak? Bo by miał takie stężenie promili praktycznie we krwi, że nie dałby rady, żeby zmarł po prostu z przepicia, nie? Także według mnie to jest ściema. Natomiast tak jak mówię, no to są dwa sposoby, tak? Pierwszy sposób to jest taki, że niektórzy mu wysyłają donaty youtuberom, którzy piją na litość, nie przestań pić, ogarnij się i tak dalej. Drugi sposób to jest taki, że wysyłają mnie, bo mają satysfakcję i myślą, że no kurczę, jeszcze wysyłam ci po prostu tu na alkohol, jeszcze walni setę, nie? A on wyciąga kolejną setę, ta kolejna seta to jest po prostu kolejny soczek, nie? I ktoś potem patrzy i mówi, o pierdziele, ile on balił tego, nie? Zobaczcie to, wypił pół litra tego, 2 sety jeszcze takiegoś tam, jakiejś wódki smakowej i tak dalej. A to wszystko jest woda, tak? To jest ściema, to jest fake po prostu. Wszystko to jest fake. Aha, i teraz wam powiem taką rzecz, nie? Jeżeli to by było na przykład prawdą, jeżeli rzeczywiście po prostu streamerzy piją alkohol, to ja mam prosty patent. Niech każdy streamer, który pije alkohol, ma alkomat i pokazuje, tak? Nie wiem, co 2 godziny na przykład pokazuje na streamie, ile ma stężenia we krwi. Wtedy to jest po prostu, wtedy będzie to wiarygodne, ile kto ma po prostu, ile kto pije alkoholu. Bo tak to jest, dla mnie to jest po prostu fake, nie? No na przykład ktoś otwiera wódkę, tak, piją wódkę czy jakiś inny alkohol i za pół godziny czy za godzinę niech weźmie alkomat, nie, przecież alkomat nie jest jakimś wydatkiem kosmicznym, nie weźmie alkomat po prostu i alkomatem pokaże stężenie alkoholu we krwi. No i wtedy wszyscy będzie wiarygodne, tak? Nawet jeżeli alkomat się będzie tam troszeczkę tam mylił, tak? Nie wiem, o ileś tam promili i tak dalej, czy 0,3 promila, natomiast będzie wiadomo, czy oni piją wodę, tak, soki, czy piją po prostu alkohol prawdziwy, tak? Bo tak to można, każdy praktycznie youtuber może po prostu powiedzieć, że po prostu obali, tak, obali wódkę czy jakiś inny alkohol. A prawda jest taka, że piją soki, piją wodę, udają, memłają po prostu gębą, że są pijani. To każdy głupi potrafi, ja też tak potrafię. Wysyłajcie mi donate'a, pod tym filmie jest link do click donate'a. No to jest proste po prostu, to jest banalnie proste, nie? No i oni tak robią, w ten sposób robią. Według mnie po prostu każdy streamer, który robi drunk streamy, powinien mieć alkomat. Mieć alkomat, powinien pokazywać, ile ma stężenia we krwi. I wtedy rzeczywiście jest to wiarygodne, tak? Jest to wiarygodne, a nie, że oni na przykład piją tutaj piją po prostu alkohol za donaty ludzi, a tak naprawdę udają tylko, że piją alkohol, tylko bo piją herbaty, jakieś soki malinowe i inne rzeczy, tak, inne rzeczy. Jedyne, tak powiedziałem, jedynym po prostu tutaj przykładem, kiedy rzeczywiście alkohol jest pity, to są piwa może w puszce albo w butelce, bo ciężko jest tutaj, wiecie, puszkę zamknąć i sfałszować, tak, tę samą butelkę. Macie po prostu to jakoś, macie po prostu ten alkohol zamknięty, tak, w tych. Natomiast wódka czy jakieś inne wina i tak dalej, no to jest absolutnie po prostu według mnie fake, tak. Jest to ściema. I to jest nabieranie tak naprawdę dzieciaków, tak, którzy w to wierzą, oglądają Gimbaza albo po prostu podstawówca oglądają i mówią, o kurczę, o się schlał, teraz mu wyślę SMS-a, donate'a, nie? Zeruj jeszcze tą ćwiartkę tego, a oni po prostu mają bekę z nich, bo nalewają do butelek po prostu tego, jakieś inne po prostu soki i tak dalej, nie? Nawet jeżeli ktoś robi drunk streama, to niech pokaże, jeżeli rzeczywiście kupi jakiś alkohol, cały czas, przez cały po prostu stream nie będzie kamera nakierowana na ten alkohol, czy na przykład nie ma 2 butelek. No załóżmy, ktoś ma wódkę żołądkową gorzką, tak? Pokazuje, otwierają na nowo i tak dalej. Pod stołem ma drugą wódkę żołądkową pustą, do której wlał herbatę. I teraz odkłada tą wódkę pod stół i teraz mówi ten, no muszę się znowu napić, bierze spod stołu herbatę i pije i jest taka ostra tej. No, w ogóle niektórzy youtuberzy są młodzi, mają po 20 lat, a potrafią walić z gwinta po prostu jakąś wódkę, czy jakieś po prostu spirytusy i tak dalej, co nie jeden jakiś alkoholik, który ma tam po 20 lat, pije, nie potrafi z gwinta wywalić, a oni walą po prostu, walą z gwinta, tak? To też jest podejrzane, tak? Czy wypiliście kiedykolwiek alkohol z gwinta? Ja nie piłem nigdy po prostu, żebym wziął na przykład wódkę i jednym ciurkiem po prostu pił, albo jakiś inny alkohol. No to już jest podejrzane, także to jest dla mnie po prostu fake, to jest ściema, nie? To jest ściema i to jest tak naprawdę oszustwo widzów, bo widzowie tracą, tak? Oni wysyłają SMS-y, dlatego że ktoś robi drunk stream, a nie, że po prostu robi pseudo drunk stream, czy udawany drunk stream, nie? Tak jest moje zdanie, jeśli chodzi tutaj o to właśnie. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!